samotne, opuszczone i przerażone. Potrzebują opieki, dachu nad głową, naszej czułości i miłości. Zwierzęta ze schroniska, psy i koty. Czy w czasach pandemii, kiedy tak naprawdę boimy się bliskości, takie zwierzę nie mogłoby zapewnić nam tej luki? Może warto przemyśleć adopcję psa ze schroniska. Wiele z nich ma swoją historię, często smutną, ale na pewno są gotowe na miłość i na to, żeby odwdzięczyć się nam swoją wrażliwością i również często opieką. Chcemy Państwu przedstawić kilka piesków przygotowanych już do adopcji. Może ktoś z Państwa się zdecyduje w ten świąteczny czas lub na nowy rok mieć nowego przyjaciela. Manio! Chodź, Maniuś! Maniuś! Maniek! Maniek! No chodź, cześć! To jest Maniek, drodzy Państwo, wspaniały, radosny, przytulaśny. Ile Maniek ma lat? Tylko 4. Tylko 4. Przybył do nas po rozstaniu rodziny razem z dwoma suczkami. Te suczki znalazły dom. Były bardzo ze sobą wszystkie związane, a on niestety się ostał. Wychowany na podwórku w Kojcu, ale to nie jest tak, że można adoptować od nas psa do Kojca z powrotem. My wymagamy, no trzeba tak powiedzieć szczerze, spacerów z takim psem, kontaktów. To nie ma być pies, który zostanie zamknięty w Kojcu, ewentualnie wypuszczany z tego Kojca i będzie biegał po posesji. Więź z psem buduje się na spacerach, będąc z nim. Przyjazny do suczek, które znał. Jedna była prawie jego wielkości, druga była malutka. Piękny, podobno jak widać, postawny. Teraz się ustawił, jakby był na wystawie prawie. Maniuś. Wychowany z dziećmi, więc nie ma problemu. Niesprawdzony do końca na koty, więc nie wiem, jak się zachowa w stosunku do kotów. No ale najważniejsze jest akurat to, że jest przyjacielski do ludzi, bardzo, do dzieci i do innych zwierząt. Bardzo, bardzo przyjacielski, tak. I czeka na adopcję, drodzy Państwo. Maniek. I jedynym jego minusem jest, że bardzo kocha jeść. I jeżeli się ma smaczki w rączce, to razem z paluszkami. Tutaj mamy kolejnego wspaniałego psa do adopcji. Nazywa się Max i jest bardzo dzielny. Od niedawna nauczył się chodzić o takim wózku specjalnym. Jest u nas od 4 lat, od ponad 2, że tak powiem, leczył zwyrodnienie stawu skokowego. Takimi tabletkami, które co miesiąc przyjmował. Niestety te tabletki przestały już działać, ponieważ no, to zwyrodnienie tego stawu skokowego postępowało. I musieliśmy się zdecydować na operację amputacji tej łapy. Mieliśmy nadzieję, że pies będzie normalnie, że tak powiem, umiał chodzić, bo to nie pierwszy raz taka amputacja, że tak powiem, była przeprowadzana. Niestety on stracił równowagę po amputacji tej łapy. I był tu duży apel na Facebooku naszych wolontariuszek o składkę na wózek dla tego Maxa. Koszt takiego wózka 1000 zł. On ma go ubranego dopiero 3 raz. On jeszcze nie jest do końca dopasowany, ale ja widzę bardzo duże postępy, że rzeczywiście nareszcie może chodzić na ukochane swoje spacery. Do tej pory chodził normalnie na spacery na tych swoich 3 łapach, bo 4 miał w powietrzu, ale po tej amputacji niestety wluk, że tak powiem, tyłek za sobą. Ale widać, że jest bardzo przyjazny do ludzi. Macha ogonkiem, jest, daje zdecydowanie się pogłaskać. Kocha ludzi wszystkich. Wychował się w domu z ogrodem. Ma szansę polubić suczkę, którą mu się przedstawi. Nienawidzi kotów. Tu niestety dom z kotami odpada. Natomiast kocha spacery, to na pewno. Kontakt z człowiekiem. Piłki to jest jego mania. Szkoda, żeśmy go nie wzięli z piłką, bo on generalnie takiej piłki do spyska nie wypuszcza. Co, Maksiulu? No i teraz poszukuje takiego domu z ogrodem. Ja nie powiem, że z dużą ilością nierówności, bo wtedy on się jeszcze nie nauczył korzystać z tego wózka, ale ten wózek mu, że tak, no nie nadaje się, że tak powiem, do bloku zdecydowanie. Musi być to dom z ogrodem. Widzicie, że przychodzi, jest bardzo przyjacielski. Tak, zagląda na te wszystkie nasze koty. I ma bardzo mądre oczy. To jest kolejny pies, który może być przyjacielem. Czeka na adopcję, na ciepło i miłość. No ma te swoje 10 lat, ale nie widać tego po nim, że ma ten wiek. No, ta amputacja łapy, no nie przysłużyła mu się, aczkolwiek nareszcie go nie boli.
Oczywiście ze względu na używanie tej łapy chorej wtedy i teraz amputację, no ten jego kręgosłup, jak przystało na owczarka, no nie jest w najlepszym stanie, stąd była konieczność wyprostowania mu tej postawy właśnie tym wózkiem. Ale radzi sobie świetnie. To jest Luna, tak? To jest pies do adopcji. Jest do adopcji, ale do bardzo cierpliwych ludzi, którzy poświęcą jej tyle czasu, co pracownica, bo tylko ją kocha zdecydowanie po kilku miesiącach pracy nad nią, żeby ją pokochała. No, trafiła do nas jako niespełnoroczna suczka, niestety z takich ciężkich warunków, można powiedzieć, nieodpowiedzialnej, że tak powiem, nabycia psa. W sensie takim, że rodzina się nie zgodziła, a młody człowiek sprowadził ją do domu, trzymano ją w łazience, zero socjalizacji, ona nie zna świata takiego szerszego. U nas rzeczywiście bezpiecznie czuje się tylko i wyłącznie na terenie schroniska na razie i tylko w towarzystwie Beatki. Natomiast no można, tak samo jak ona zdobyła jej zaufanie, można zdobyć również jej zaufanie, no ta osoba ewentualna chętna na adopcję. Widać, jak Luna się tuli, czyli na pewno dobrze rokuje i jest to pierwszy nasz psiak, którego polecamy do adopcji. Dla wytrwałych i cierpliwych. Cierpliwych i zdających sobie sprawę, bo ona rzeczywiście, kiedy się boi, a boi się dużo, wielu rzeczy, może ugryźć. Dlatego no, to jest dla wytrwałych i znających rasę, bo taki pies jak ugryzie, widać, że jest tam mieszanką Amstaffa, Stafforda, no może zrobić krzywdę. Według słów byłego właściciela, jest to pies, który nie lubi innych psów. No my nie mamy na to warunków, żeby sprawdzić, że tak powiem, naocznie, czy ona ugryzie innego psa, czy nie. Proszę powiedzieć, jak wygląda cała procedura adopcyjna i jak w tej chwili, w dobie pandemii, można wejść w ogóle na teren schroniska? No są obostrzenia w związku z pandemią, z COVID-em. Jak widać, jest zaraz po wejściu środek dezynfekcyjny, ale najważniejsza rzecz, która jest napisana, na terenie schroniska może przebywać tylko 5 osób. Czyli dzwonimy i pytamy, czekamy na zaproszenie na wejście do schroniska. Schronisko jest czynne codziennie w godzinach od 11 do 15. No nie ma tu, czasami się tak zdarza, że rzeczywiście więcej osób chce wejść. Idzie do nas Gucio. Wspaniale. Idzie kolejny piesek do adopcji. Coś pięknego. Dzień dobry, Guciu. Dzień dobry, Guciu. To jest kolejny piesek, nazywa się Gucio. Ile ma lat? On już chyba z 9, nie? Z 9 lat, z czego połowę życia spędził w schronisku, oddany przez właścicieli, którzy go nie wychowali i był dla nich agresywny. Rzeczywiście problemy sprawiał bardzo duże na początku, no ale teraz po latach już w schronisku, już chodzi z większą ilością wolontariuszy, już nie z wybranymi osobami. Jeżeli takie osoby zna już od lat, to rzeczywiście je kocha, mogą zrobić przy nim wszystko. Polecany do domu, bo tak był wychowany. Jest w typie teriera, co widać. W związku z powyższym on musi mieć zapewnioną odpowiednią dawkę ruchu ze względu na swój temperament. Jeśli byłby no, tylko zamknięty i tylko do kochania i przytulania, to byłby w stanie no, niszczyć w domu, tak jak niszczy jest u nas w schronisku. Jest bardziej nieufny, to widać, ale, no, ale widać, że energię ma. Energię ma. I kocha spacerki, kocha swoich wolontariuszy, którzy to jest dla tych psów w schronisku to jest jedyna radość życia. Spacer z wolontariuszem. Opuszczamy miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt w Opolu. To bardzo zawsze emocjonalne wizyty, kiedy widzimy tyle bezbronnych, bezpańskich zwierząt. Ale to nie jest jedyne miejsce w Polsce czy w Opolu, na terenie Opolszczyzny, gdzie takich zwierząt potrzebujących naszego wsparcia jest bardzo dużo i w związku z tym może naprawdę na święta pomyślimy o tym, żeby w jakikolwiek sposób wesprzeć te miejsca, które są jedynym azylem dla niechcianych i niekochanych.